To jest Morse Rhino 32. Niektórzy z Was może to urządzenie znają. Dla tych, którzy pierwszy raz widzą je na oczy, powiem kilka rzeczy o nim. To urządzenie służy do nauki alfabetu Morsa. Może też służyć jako urządzenie, które generuje tony na podstawie dotykanych tutaj łopatek, czyli na podstawie klucza telegraficznego, czy tam manipulatora. Może też służyć jako dekoder, chociaż tej funkcji jeszcze nie testowałem. No i ma też funkcję transceivera. Możemy tutaj podłączyć antenkę zewnętrzną. W tym momencie będziemy mogli wykonać QSO z osobą, która ma takie samo urządzenie za pomocą protokołu, czy w zasadzie transmisji standardu LoRa. Czyli to gdzieś tam na kilkanaście kilometrów nawet może być. No mi niestety nie udało się nikogo złapać, więc tej antenki tutaj nie mam podłączonej. Raczej korzystam z tej drugiej opcji, czyli możliwość podłączenia się jako transceiver przez Wi-Fi. Jak to działa? Samo urządzenie jest dość proste. Znaczy dość proste, w sumie to trochę umniejszam temu urządzeniu, bo faktycznie funkcji ma wiele. Jedną z funkcji jest Kier, czyli tak naprawdę generator tonów na podstawie tego, co tutaj wypikamy, dotykając tych łopatek, one są dotykowe, bądź podłączając zewnętrzny klucz telegraficzny, czy tak naprawdę manipulator telegraficzny, możemy korzystać z tego urządzenia jako takiego generatora. Można je podłączyć też do radia jako podwejście audio. W tym momencie, jeżeli nasze radio nie ma opcji podłączenia klucza zewnętrznego, czy nie ma w ogóle opcji CW, możemy nadawać po prostu na SSB. Włączę sobie taką najprostszą opcję, czyli ten Kier. W tym momencie to urządzenie po prostu generuje, na podstawie tego, co naciskamy, generuje kropki i kreski, można by tak powiedzieć. Czyli ja sobie tutaj spróbuję coś nadać. O, no można użyć sobie do ćwiczeń. Ja tego używam w trakcie wykonywania zajęć właśnie z CW Academy. Kolejną opcją tutaj, o której też już wspominałem właśnie, jest możliwość użycia tego urządzenia jako transceivera. Nie będę używać LoRy, ponieważ nie mam tutaj nikogo w pobliżu, ale Wi-Fi. I teraz tak, taką ciekawostką, tutaj postawiliśmy w polski serwer, on jest u mnie w domu postawiony, właśnie polski serwer komunikacji i ten serwer ma troszeczkę opcji, za chwilę je pokażę. On jest dość interaktywny, połączony z Discordem, więc tutaj ta prezentacja za chwilę będzie. Opcji dotyczących samego treningu jeszcze nie używałem, ale my mamy tutaj standardowe takie lekcje. Gdzieś tu znajdziemy Echo Trainer, Koch Trainer, czyli standardowe lekcje z zakresu szkolenia właśnie przez pana Kocha. Możemy sobie wybrać lekcję, na przykład, nie wiem, trzy znaki i nie wiem w sumie jak to działa. Tu Learn New Character. Zobaczymy, o co chodzi. Tu chodzi o to, że on nadaje nam znaki, które mamy w danej lekcji i my po prostu możemy sobie na przykład na kartę notować, a później porównać z tym, co tutaj zostało pokazane na ekranie i zobaczyć, czy dobrze odbieraliśmy. Spróbuję to przerwać. O, continue, wpadł. Dobra. Możemy jeszcze włączyć tą część CW Kier. O, i tutaj mamy takie, właśnie pokażę też to, jak działa tutaj, nie? Tak, możemy tutaj regulować prędkością nadawania. Na przykład bardzo wolno. O, tak wolno to aż się ciężko nadaje, jak się nauczy trochę szybciej. Możemy przyspieszyć i po kliknięciu tego przycisku mamy regulację głośności. No, taka ciekawostka, ja właśnie nie wiedziałem, jak tą głośność regulować. Nie wiedziałem, do czego ten przycisk służy i zakleiłem sobie ten głośnik, żeby takie głośno to nie było. Hehehe. No dobra, to za chwilę zaprezentuję, jak działa ten nasz serwer. Serwer napisany w Pythonie, postawiony na Dockerze u mnie w domu, więc no, lokalny, autorski mój serwer, mogę powiedzieć. Tak, pierwszą rzeczą, którą musimy skonfigurować, jest ustawienie serwera.
Ja tego nie będę tutaj pokazywać. To jest gdzieś tam w instrukcji Morselino. Jak ktoś będzie miał, to na pewno sobie z tym poradzi. Adres serwera, na którym to stoi, podam w opisie. Więc każdy będzie mógł się podłączyć. On powinien być cały czas aktywny, chyba że jakaś awaria prądu albo internetu u mnie w domu będzie. Przejdziemy sobie do opcji Transceiver. Wybieramy opcję Wi-Fi TRX. W tym momencie on się podłączył do naszego serwera. U mnie to jest adres lokalny, z tego względu, że jak się łączy przez internet, to nie zadziała akurat w moim przypadku, bo urządzenie źródłowe jest, że tak powiem, pod tym samym adresem co serwer i no i takie obejście musiałem zastosować. Pierwsze, co musimy zrobić, to zalogować się do serwera, czyli wpisujemy sobie standardowo DE, swój znak i K. W tym momencie, tak jak to będzie widać na filmie, w kanale głównym, w kanale ogólnym tak naprawdę Morselino pojawiła się informacja, że operator Sierra Queen to Charlie jest online. Dostaliśmy też tutaj na wyświetlaczu, przybliżę, informację. Hi SQ2C, enter room number 0 do 3. Co prawda 0 to akurat nie jest poprawny numer, muszę to zmienić, ale no możemy na przykład wybrać room number 1, czyli pokój pierwszy. Tyle. W tym momencie dostałem informację, że podłączyliśmy się do pokoju numer 1. Taka sama informacja pojawiła się na Discordzie. Przełączam w tym momencie pokój na pierwszy. No i możemy spróbować coś nadać. Zobaczymy, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, że na Discordzie po każdym wyrazie nadanym wiadomość, która się pojawiła od nas, zostanie zaktualizowana. Tak, jak widzicie, cały czas ta wiadomość się drukowała w Discordzie. Widać, że to była edytowana wiadomość. No taki myk, że tak powiem, zrobiłem. No i w tym momencie, jeżeli podłączy się do nas druga osoba, ona może do nas zagadać. My będziemy to oczywiście słyszeć na Morselino. Nie musimy korzystać z Discorda, ale no jeśli ktoś ma, no to może sobie podejrzeć, czy jest jakiś ruch akurat na czacie. Ten serwer Discordowy też zostanie przeniesiony gdzieś indziej, bo na razie to jest taki serwer dotyczący mojego kanału YouTube'owego. No ale zapraszam na niego również, każdego, kto tam będzie chętny. No i teraz wracając do Morselino. Wychodzimy z pokoju, wysyłając kombinację SK, czyli jakby silent key, tak można by to w sumie sobie przetłumaczyć. W tym momencie on nam wyświetli pomoc, czyli podaj numer pokoju. Ewentualnie wyślij SK, żeby się wylogować. Wylogowanie jest po to, gdybyśmy chcieli na przykład zmienić swój znak, który mamy tutaj podany. Gdybyśmy zrobili błąd w znaku albo, nie wiem, przekazali komuś urządzenie. Normalnie jest tak, że serwer po 10 minutach i tak nas wyloguje, więc możemy spróbować się wylogować. Tak, w tym momencie jesteśmy niezalogowani, więc dostajemy informację, żeby się zalogować. Z takich ciekawych informacji urządzenie nadaje do nas z takimi samymi, znaczy inaczej, z takich ciekawych informacji, jeżeli ktoś do nas nadaje, to my będziemy to słyszeć z taką samą prędkością, jaką mamy ustawioną. Tutaj co prawda na górze jest pokazane, że 60 na odbiorze, czyli 60 received, czyli 60 receive, ale 60 mam ustawione pomoce drukowane, że tak powiem, z serwera, czyli te wszystkie login w callsign i tak dalej ustawiłem, żeby wysyłały się z maksymalną dostępną prędkością, czyli 60 słów na minutę, z tego względu, żeby po prostu nie czekać długo, aż te pomoce nam się wydrukują na ekranie. Jeżeli ktoś do nas będzie pisał, ktoś do nas będzie morsował, można by powiedzieć, no to my będziemy to słyszeć z taką samą prędkością, z jaką my sami nadajemy, czyli jeżeli sobie zmienimy prędkość na 15, tego niestety nie jestem w stanie pokazać, bo na razie do serwera jeszcze się tam za bardzo nikt nie podłącza. Mamy tutaj jednego kolegę ze znakiem Hotel Alpha 7 Romeo Julia Alpha. Kolega z Węgier, który tutaj pomaga mi to testować. No akurat nie ma go w tym momencie online, więc nie jesteśmy w stanie zrobić QSO, ale działa to w ten sposób właśnie, że my w tym momencie jak cokolwiek nadamy, to serwer pamięta naszą prędkość, ostatnio odebranej wiadomości od nas pamięta tą prędkość i będzie do nas odpowiadał już z taką prędkością. Będzie do nas wysyłał wiadomości od innych z taką prędkością. To jest feature, to jest opcja.
Na razie jest ona włączona na serwerze. Dostałem pozytywny feedback, że to jest fajne, że możemy wtedy sami regulować prędkość, którą będziemy odbierać. Nie musimy wysyłać QRS do nikogo, nie jesteśmy od nikogo zależni. No ale z drugiej strony to troszeczkę jakby przekłamuje tą ideę komunikacji, że jednak dopasujemy się do czyjejś prędkości nadawania. Powinniśmy mieć możliwość przyspieszyć, zwolnić. No tutaj jakby nie mamy takiej możliwości. Ale no dajcie znać, może warto to włączyć. A może warto zostawić tak, jak jest, nie? Z ciekawych rzeczy jeszcze odnośnie samego Morcellino. Ja nie mam baterii, ale można zakupić sobie do tego baterię, ogniwo jakieś tam litowo-jonowe, czy litowo-polimerowe. Jest tutaj miejsce, gdzie możemy przylutować taką baterię i to urządzenie też ładuje się wtedy przez... ładuje tą baterię przez to, że podłączymy do portu USB tutaj zasilany, nie? Tu mamy wejście na klucz zewnętrzny. Nie musimy go używać, możemy korzystać z tych łopatek. Te łopatki są tak fajnie zrobione, że są na takich złączach, łatwo wyskakują, ale nie same, czyli jest trudniej te uszkodzić, jakby to one wyskoczą. A z drugiej strony całkiem dobrze się trzymają na tyle, że jest komfortowo, że na tyle, że komfortowo można z tego korzystać. No, sam wszystkich opcji jeszcze nie znam, więc zachęcam do zakupu, link będzie oczywiście w opisie. Zachęcam do testowania, no i korzystania z mojego serwera. Chętnie przyjmę też uwagi, jeśli ktoś myśli, że można by to zrobić lepiej. Nie obrażę się na konstruktywną krytykę, zapraszam na serwer Discord. Tam jest kanał Krótkofalarstwo Morcellino i tam można śmiało pisać. Dzięki w takim razie i 73 Sierra Queen to Charlie.